wygrana nad Pniówkiem Pawłowice ligowym konkurentem ma większą wartość sportową czy psychologiczną? Myślę, że i taką, i taką. Myślę, że psychologiczną, bo ostatnio też mieliśmy problem, żeby zagrać mecz, a przede wszystkim wygrać. A dzisiaj ta gra była niezła, fragmentami było, no są momenty, na których musimy popracować. No ale powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj podchodząc do meczu, że chcemy go potraktować jak pierwszy mecz ligowy, także cieszymy się z 3 punktów. Teraz pytanie do dyrektora linii defensywnych. Znowu nie udało się na 0 z tyłu. Trzymamy to na ligę. Nie no, ja myślę, że ta organizacja obrony jest dobra, jest niezła, tylko to jest kwestia takich bardziej błędów indywidualnych niż samej organizacji. No uczyłem się cały czas, to dla nas nowy system grania. No ja tutaj widzę taki promyczek nadziei, że to naprawdę dobrze funkcjonuje, bo mówiąc z perspektywy drugiej połowy, w zasadzie oni nam nie zagrozili oprócz strzałów gdzieś tam tego, który wpadł, był jeden celny, bo pozostał gdzieś tam dobrze blokowaliśmy. A to pokazuje, że ta organizacja gry obronnej jest na dobrym poziomie. Natomiast okres gry w pierwszej połowie między 20 a 45 minutą nie napawał optymizmem. Tak, no to jest to, o czym mówię, że no są te mankamenty, nad którymi musimy popracować. Brakło trochę utrzymania w drugiej linii, w linii ataku, żebyśmy mogli spokojnie przytrzymać tą piłkę, dać moment obronie, żeby wyszła wyżej, żeby też dychła. No tu też wychodzą, myślę, takie braki jakościowe. Trochę mimo wszystko mamy w nogach i gdzieś tam myślę, że ta objętość, jeżeli chodzi o treningi, pójdzie w dół i na ligę będziemy optymalnie gotowi i no i ta gra też będzie satysfakcjonująca we wszystkich fazach. No to skoro wybiegamy w przyszłość, to jakie rokowania na rundę jesienną w rywalizacji trzecioligowej w grupie trzeciej? To jest naprawdę ciężko wyrokować. My mamy swoje ambicje, bo jak przyjeżdżamy na mecz, zawsze wisi plakat meczu mistrzostwo, więc w każdym meczu gramy o mistrzostwo. I pewnie chcieliśmy, mamy jakieś swoje ambicje, ale nie popujemy balonika, bo to jest naprawdę okres tego półrocza, tej pandemii, nie wiadomo jak inne kluby, nie wiadomo jak my będziemy wyglądać na tym tle, więc to jest taka jedna wielka niewiadoma. No pewnie będziemy pokornie pracowali, rozwijali ten nasz model gry i mam nadzieję, że z meczu na mecz będziemy lepsi. Zatem mnóstwo zdrowia i odrobiny szczęścia życzę. Przyda się, dziękuję bardzo.